Dzień dobry wszystkim oglądającym. Z tej strony Remigiusz Wróbel, tłumacz Fundacji Przemocnie. Będę mówił o projekcjach osób neurotypowych dokonywanych na osoby w spektrum i o projekcjach autystów dokonywanych na osoby neurotypowe w ogóle na świat. Powiem też co nieco o tym, czym jest wrogość, a czym jest agresja. Będę mówił trochę o języku, o naturze ludzkiej, o tym, dlaczego zło jest na świecie potrzebne również. Jaka jest w ogóle geneza tego nagrania? Mniej więcej tydzień temu, razem z Anną Lachowską, prezeską Fundacji Przemocnie, natrafiliśmy na informacje w internecie o tym, że Fundacja Jasi Małgosia, fundacja, która zajmuje się, tak jak to określają jej członkowie, pomocą osobom w spektrum, wystosowała apel do aktualnego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Apel o zwolnienie osób w spektrum z noszenia maseczek w czasie obecnej epidemii. Ten apel został jakby przyjęty, to znaczy został... Osoby w spektrum są w Polsce zwolnione z noszenia maseczek. Razem z Anną poprowadziliśmy tak zwany live na grupie facebookowej, grupie wsparcia dorośli z zespołem Aspergera. Działo się to późnym wieczorem, leżeliśmy w łóżku, ja nie miałem na sobie koszulki, miałem natomiast taką arafatkę na twarzy, a na tej należonej arafatki na sobie żadnej maseczki nie miała. I owszem, zgryźliwie, z użyciem przekleństw, w taki sposób, który jest zgodny z naszą naturą kontestatorów zastanej rzeczywistości, wypowiedzieliśmy się na temat tego, co uważamy na temat tej właśnie fundacji, na temat całego sensu w ogóle akcji, tak, związanej z tą petycją, z tym apelem. Część członków tej grupy wsparcia dorośli z zespołem Aspergera odniosła się faktycznie do treści tego, czyli tego, o czym mówiliśmy. Zarazem jednak podniosło się bardzo wiele głosów krytycznych odnośnie formy, w jakiej komunikujemy się, odnośnie języka, jaki stosujemy i odnośnie jakby przekazu też graficznego, to znaczy tego, jak wyglądamy na nagraniu i tego, jak wygląda miejsce, w którym się znajdujemy. To znaczy konkretnie to było łóżko w pewnym nieładzie, w zwyczajowym nieładzie. Łóżka takie właśnie często są. Jak dokładnie wyglądała krytyka? Krytyka formy przekazu. Padły zarzuty o stosowanie agresji, stosowanie nieodpowiedniego języka. Padły takie określenia jak to, że żyjemy w melinie, że to, jak wypowiadamy się, jak się zachowujemy, czyli bardzo swobodnie, tak jak powiedziałem, zgodnie z naszą naturą jest, że ten sposób komunikacji jest nieodpowiedni. Razem z Anną nagrywaliśmy też live, którym analizowaliśmy myślenie, czy bardziej należałoby powiedzieć schematy emocjonalne na przykładzie poszczególnych komentarzy, najbardziej takich wyróżniających się, aby po prostu opisać dokładnie tę krytykę i opisać, co tam się tak naprawdę zadziało,
Znaczy, nam zarzucano, że nie spełniamy pewnych standardów, że język, którym się posługujemy, to nie jest język odpowiedni, że jest to język wulgarny, agresywny, że fundacja ma w swoim statucie, że jest fundacją, która zajmuje się pomocą ofiarom przemocy, a jej przekaz jest w formie agresywny. Chce nam się po prostu odebrać wolność słowa, wolność wyboru co do formy przekazu. I chce nam nas się przekonać, że w ten sposób na pewno nie da się realizować założonych przez nas celi, że to niczego dobrego nie przyniesie, nie może przynieść. Było to takie jałowe, maślane określanie tego, że agresja jest wulgarnością, ponieważ wulgarność jest agresją. Tak można pokrótce to opisać. Kilka dni później nagraliśmy też z Aną film na temat, mówiąc najogólniej, na temat użycia przekleństw. Potem, oczywiście pod tymi wszystkimi nagraniami toczyła się na grupie dorośli zespołem Aspergera, jak to się dzisiaj mówi, jest takie popularne określenie, gównoburza. Nie mówiąc już o tym, że jeden z członków tej grupy facebookowej sam też stworzył post, który konkretnie odnosił się do Anny Lachowskiej, której sam zarzuca jej parcie na szkło, rozbuchane, wybujałe ego, potrzebę lansu, potrzebę atencji. I tam też była bardzo, bardzo potężna, ale pozbawiona logiki, natomiast bazująca na uczuciach, bazująca po prostu na podstawie defetyzmu, gównoburza. Ja zawsze, kiedy mówię, w ogóle rozmawiam z kimś o tym, jak niskim poziomie ludzie mogą ze sobą rozmawiać, to odczuwam pewne zażenowanie, tak jakby mnie to dotyczyło. W tych komentarzach ja i Anna byliśmy obrażani, nazywani idiotami, pustymi baniakami. W ogóle wszyscy członkowie fundacji zostali tak określeni też jako zmanipulowani. Czyli były jasne obelgi w naszą stronę. Pojawiały się też pomówienia o to, że wykorzystujemy pieniądze od darczyńców na kupno narkotyków. Pojawiły się takie określenia, że każdy idiota i każda wariatka mogą sobie nagrywać pseudowywody i publikować je na serwisie YouTube. Ponadto nazwałem jeszcze przez jedną panią nazwany niemytym dziadem. A ponieważ pokazywałem się też częściowo w rozpiętej koszuli, to pojawiały się w stosunku do mnie też takie bardzo po prostu fajne komentarze, że na przykład Remigiusz, fajne masz styce, czy w stosunku do fryzury Anny dzwonili do mnie, tutaj cytuję, dzwonili do mnie z Muzeum lat 70. Pytali o perukę, ponieważ im zginęła. Czyli to była dyskusja na tym poziomie. Zarzucano nam też to, że z powodu naszego agresywnego zachowania, gdy po prostu broniliśmy naszych racji odnośnie wolności, tego jakim językiem się posługujemy, wolności co do wybierania formy przekazu, tego nie tylko co, o czym mówimy, ale też jak pokazujemy, jak się o tym wypowiadamy, zarzucano nam, że z tego powodu kilka osób zdecydowało się opuścić grupę wsparcia. Znaczy z powodu dwóch osób
jacyś tam członkowie zrezygnowali z możliwości komunikowania się z blisko 600 innymi osobami. Tak jak powiedziałem, możliwie dokładną analizę braku logiki i konsekwencji w tych wszystkich dyskusjach będziecie mogli prześledzić, będziecie mogli o tym posłuchać na filmie, który będzie w najbliższych dniach zmontowany z tego live'a wczorajszego, który prowadziłem z Anną. Natomiast dzisiaj jakby na fali przemyśleń, już takich bardziej właśnie, tak jak powiedziałem, filozoficznych, związanych z tym całym zajściem, które miało w ostatnich dniach miejsce. Będę mówić o kilku po prostu ważnych kwestiach, tak jak powiedziałem, w sposób możliwie najbardziej czytelny. Więc tutaj, że tak powiem, po tym wstępie przechodzę już konkretnie do treści tego, co chcę powiedzieć. Całe swoje życie byłem bardzo nieprzychylnie nastawiony do głupoty we wszelkich jej przejawach. Pod tą głupotą można, że tak powiem, pod tę głupotę można podpisać wiele rzeczy. Głupota to na przykład czysty brak dobrej woli, jeżeli chodzi o zrozumienie drugiego człowieka. Czyli właśnie brak chęci zrozumienia, tak? Taki syndrom zamkniętej głowy, czyli podstawy, która uniemożliwia dyskusję. Ktoś się po prostu odcina, nie słucha zupełnie argumentów, nie słucha tego, co drugi człowiek ma do powiedzenia. Zbywa go, zaczyna go krytykować, zaczyna go obrażać. Jakakolwiek dyskusja staje się w takiej sytuacji niemożliwa. Pod głupotę można też podciągnąć oczywiście ignorancję. Pod głupotę można podciągnąć wiele konserwatywnych przekonań. Konserwatywnych, czyli takich, które trwają, pomimo tego, że świat się zmienia, pomimo tego, że okoliczności się zmieniają i rzeczywistość społeczna, rzeczywistość psychologiczna, to są tak niebywale organiczne i złożone sfery, że konserwatyzm na dłuższą metę nie może tutaj po prostu, czyli upieranie się przy rzeczach, które były dobre jakiś czas temu, w nowych okolicznościach, to nie może po prostu niczemu dobremu służyć, ani niczego dobrego przynieść. Zawsze też byłem przeciwny łatwemu, prostemu osądzaniu postaw, zachowań innych ludzi. Zawsze byłem przeciwny fałszowi i manipulacji, ponieważ po prostu nie są czymś szczerym. I też z wielką niechęcią zawsze odnosiłem się do umysłowego lenistwa, czyli pozostawania w swoim, w świecie swoich przekonań i nie sięgania dalej, nie sięgania poza to. Jako osoba w spektrum, od najmłodszych lat doświadczałem pośród ludzi zachowań z ich strony, za którymi właśnie kryły się te wszystkie rzeczy. To kilka takich przykładów z różnych okresów mojego życia, przede wszystkim z czasów, kiedy byłem uczniem różnych szkół po kolei, tak. Ja pamiętam swoją pierwszą w ogóle lekcję w szkole podstawowej. To była pierwsza w ogóle moja lekcja w szkole. Mieliśmy za zadanie narysować nasze wakacje, to jak spędziliśmy wakacje.
Był jakiś taki fragment mojego rysunku, który pozostał biały. To znaczy biała kartka, część po prostu była niezamalowana. I ja przyniosłem, moim zdaniem, gotowy już rysunek, ukończoną, po prostu całkowicie skończoną kompozycję nauczycielce. Położyłem to na biurko. I ta nauczycielka, zresztą moja wychowawczyni wtedy, bo to była pierwsza klasa, spojrzała na ten rysunek i powiedziała, żebym zabrał tym swoją pracę. Zamalował tę białą przestrzeń, ponieważ mój rysunek jest nieskończony. Byłem zdziwiony tym, co usłyszałem. Wykonałem polecenie. Zamalowałem białą część rysunku. Wróciłem i dopiero wtedy dostałem nie ocenę, tylko takie uśmiechnięte słoneczko z podpisem. Pamiętam też, kiedy w trzeciej klasie podstawówki mieliśmy za zadanie, to akurat wtedy malowaliśmy akwarelami, mieliśmy namalować jesień. Mieliśmy wzorować się na takiej, to jest chyba praca pastelami autorstwa Wyspiańskiego, przedstawiająca planty, park planty. Mieliśmy się tym inspirować, jeżeli chodzi o nastrój. Tak, tego po prostu, co akwarelami stworzymy. Ja byłem ogromnie zadowolony z tego, jak mi to wyszło. Więc ta sama nauczycielka, pamiętam, że kiedy podeszła do mojego biurka, na chwilę patrzyła i po chwili stwierdziła, że jej zdanie, to tam jeszcze ołówkiem mógłbym dorysować takie gdzieś przelatujące ptaki. Te takie, wiecie, takie prawie po prostu V. Takie uproszczone kształty jakby ptaków przelatujących. Bardzo niechętnie to już wtedy zrobiłem. Ogromnie niechętnie zrobiłem to, ponieważ nauczycielka stwierdziła, że tak będzie lepiej. Popatrzyłem wtedy na tę pracę. Moim zdaniem była całkowicie już zniszczona, nie nadawała się do niczego. Ja ją potem zabrałem do domu. Kilkanaście minut chodziłem wściekły po pokoju w kółko, zastanawiając się, czy ja faktycznie chcę zrobić to, co w końcu zrobiłem. Znaczy, w napadzie wściekłości podarłem tę swoją pracę. Bo ona już nie była moja. Poza tym była nieudana, była zniszczona. Kiedy w gimnazjum tworzyliśmy modele na matematykę, tworzyliśmy modele brył, ja ze względu na to, że bardzo ciężko przychodzi mi w ogóle praca, wykonywanie czegoś obiema dłońmi, to moje modele brył były pogniecione, nierówne, poklejone tak tym klejem. Nie umiałem po prostu zrobić tego w schludny sposób, pomimo tego, że bardzo się starałem. Reakcja nauczycielki była taka, że stwierdziła, uznała, że ja po prostu robię sobie jaja, skoro cała reszta klasy może przynieść gotowe, ładne, równe, niepoklejone modele, a ja nie, więc jej zdaniem robiłem sobie jaja. Kiedy w pierwszej klasie liceum pisaliśmy, na początku pierwszej klasy liceum pisaliśmy taki test języka angielskiego, który, na podstawie którego nauczycielka miała, nauczyciele mieli nas przydzielić do grupy zaawansowanej i tej podstawowej. To pamiętam, że było takie zadanie, które polegało na tym, że w zdania, w zakropkowane miejsca trzeba było wstawić jakiś przyimek. I pamiętam, było takie zdanie, już nie pamiętam jakie, nie pamiętam jakie przyimki chodziło, że podniosłem rękę i zapytałem, przepraszam, ale tutaj jest taka kwestia, że akurat w tym zdaniu można wstawić dwa przyimki w zależności od tego, jakie chce się uzyskać znaczenie. Kojarzę, że to znaczenie, że te dwa znaczenia nie były jakoś bardzo od siebie różne, ale były na tyle różne, że było to dla mnie zauważalne.
więc chciałem po prostu rozwiać moją wątpliwość. W odpowiedzi usłyszałem, że jeszcze jedno takie pytanie i zostanę wyrzucony z klasy. Kiedy w liceum na języku polskim zawiesiłem się gdzieś w trakcie lekcji, kiedy nauczycielka, moja wychowawczyni wtedy prowadziła jakiś wykład, bawiłem się, pamiętam, jakąś śrubą, którą gdzieś tam znalazłem, czy jakąś sprężyną. No i skaleczyłem się niechcący, tak? Krwi, że tak powiem, było na tyle dużo, że stwierdziłem, no, że dobrze byłoby po prostu sobie przemyć w łazience. Więc wstałem, wytłumaczyłem sytuację i przy akompaniamencie niektórych osób z klasy, które zaczęły wzdychać, usłyszałem też jakieś śmiechy gdzieś tam, tak? Moja wychowawczyni odpowiedziała: Wróbel, czy ty zawsze musisz się zachowywać w tak teatralny sposób? Czy ty musisz być tak egzaltowany? Jakby to w ogóle była jakaś egzaltacja. Czy ty zawsze musisz robić cyrk wokół siebie? Pamiętam też taką wycieczkę do teatru na jakieś przedstawienie. Kiedy wyszliśmy do teatru, to ja w szatni kategorycznie odmówiłem zdjęcia kurtki, ponieważ wiedziałem, że nie chciałem po prostu zostawać bez kurtki, siedząc w jakimś tam miejscu, mając jedną osobę z lewej strony, drugą osobę z prawej strony i po prostu siedząc wśród tylu osób, ja czułem się bardzo źle. W jakimś sensie czułem zagrożenie. Chciałem zostać po prostu w kurtce. Żeby, tak jakby ta kurtka osłaniała mnie przed światem. I zostało to odebrane jako brak dobrych manier. W ogóle, kiedy przychodziło lato i były wakacje, to ja po mieście chodziłem w czapkach, zawsze w długich spodniach, w bluzach, kurtkach, ponieważ nienawidziłem tego, że ktoś patrzy na moją nagą skórę. Zimą natomiast pieszo chodziłem zawsze do szkoły, nie korzystałem z komunikacji miejskiej. Zwłaszcza lubiłem to robić, kiedy padał bardzo mocny, intensywny śnieg i wiał bardzo mocny wiatr. Ja wtedy zdejmowałem kurtkę, nie miałem szalika, przepraszam, zdejmowałem czapkę, nie miałem szalika, rękawiczek, kurtka rozpięta całkowicie. Fascynowało mnie uczucie, które temu towarzyszyło, bo czułem, jakbym przeżywał jakąś przygodę. Bardzo takich impulsów sensorycznych wtedy potrzebowałem. Przychodziłem do szkoły, to byłem całkowicie mokry, przemoczony zupełnie. Ponadto zawsze przejawiałem trudności w czynnościach technicznych, ponieważ nie widzę, kiedy przychodzi mi korzystać z jakiegoś narzędzia, ja nie widzę tego, jaką, nie rozumiem, jaki rezultat ma mieć czynność, którą mam tym narzędziem wykonać. Nie umiem z tego narzędzia zupełnie skorzystać. Ja to, co widzę, to ja widzę formę, jakiś tam kształt, widzę barwę tego naczynia, czuję jego jakąś, powiedzmy, temperaturę, fakturę też, czuję jego ciężar, ale zupełnie nie umiem z niego korzystać. Ja po prostu nie widzę systemu, który tkwi akurat za taką, a nie inną formą danego narzędzia. Zawsze miałem też trudności w nazywaniu rzeczy takich materialnych, właśnie na przykład narzędzi, przedmiotów jakiegoś tam domowego użytku, w nazywaniu elementów architektonicznych, w nazywaniu ubrania. Bardzo wielu ubrań po prostu nie rozróżniam i nie umiem określić, czy coś jest na przykład spódnicą, czy coś jest tuniką. Zwróciłem uwagę, że w ogóle takie rozróżnienia są często bardzo płynne i zupełnie nie wiem, jak ludzie umieją sobie z tym radzić. Ponadto bardzo często też krytykowano mój sposób rozumowania, który widaczniał się w rozmowach, często pozornie na proste, oczywiste tematy, kiedy ja potrafiłem temat rozwijać, rozbierać na czynniki pierwsze i analizować przez wiele godzin, stwierdzając ostatecznie, że większość moich rozmówców, wtedy już byłych, bo po prostu gdzieś tam się rozchodzili, tkwi w błędzie,
stwierdzałem po prostu, że dany temat wcale nie jest tak, w ogóle nie jest oczywisty i w ogóle nie jest taki, jak ludziom się wydaje. I to było krytykowane. Kiedy dawałem komuś jasno znać, że potrzebuję jakiegoś czasu dla siebie, że to może być nawet tydzień, dwa tygodnie, nie umiem tego określić. Tak było na przykład w przypadku jednej mojej relacji z jedną z moich partnerek. Spotykałem się z tym, że było to określane jako odrzucenie, a wręcz, i tutaj dokładnie takie słowa padały pod moim adresem, że jest to skurwysyństwo. Ja się nie spotykałem z żadnym zrozumieniem. Natomiast kiedy zwalniałem się z jakichś miejsc pracy, bo to często były jakieś zakłady produkcyjne, jakieś pracowałem na magazynach, tak, pracowałem też jako pracownik serwisu sprzątającego w kilku miejscach. Kiedy zwalniałem się z takich miejsc, ponieważ ja po prostu tam nie wytrzymywałem rutyny. I przez osoby często bardzo mi bliskie byłem nazywany leniem, manipulantem, oszustem, osobą, która jeżeli dalej będzie tak postępować, to nigdy w życiu niczego nie osiągnie. Słyszałem komentarze takie jak: weź się wreszcie w garść, zacznij żyć jak człowiek, stań na nogi, zacznij coś ze sobą robić. Do czego tutaj dochodziło? Dochodziło tutaj do projekcji. Projekcji osób, które żyją w świecie neurotypowym i które bardzo dobrze sobie w tym neurotypowym świecie radzą. Radzą sobie bez problemów, bez jakichś wątpliwości, bezkrytycznie przyjmują te realia, odnajdują się w nich i osiągają w nich sukces. Co zawsze zastanawiało mnie, jak to jest możliwe, ponieważ ja nie jestem po prostu tego zdolny. Zawsze było to bardzo tajemnicze poczucie jakiegoś odrealnienia, którego nie potrafiłem nazwać. Poczucie tego, że jestem wyjątkowy, że to wcale nie jest tak, że jestem leniwy czy nieefektywny. Ja jestem szalenie efektywny i płodny w dziedzinach, które mnie pasjonują. Rzeczy, które przychodziły mi do głowy i które wytwarzał mój intelekt, to były rzeczy, z którymi nie mogłem się natomiast z nikim podzielić, ponieważ były już tak dorosłe i na tak wysokim poziomie, że w tych wczesnych latach mojego życia mogły się spotkać z jakimś śmiechem, z jakimś, nie wiem, poczuciem jakiegoś rozczulenia na przykład. Czy mogły zostać zupełnie pominięte. Ja często byłem po prostu zbywany, tak jak na przykład wtedy, kiedy w pierwszej klasie podstawówki namiętnie szukałem sobie w szkole rozmówcy osoby, z którą mógłbym porozmawiać, podyskutować na temat surrealizmu, który wtedy był najbardziej mnie fascynował ze wszystkich tych artystycznych izmów XX wieku. A więc dokonywano na mnie projekcji, których przebieg można by w ten sposób określić. Dane osoby, z którymi miałem do czynienia i od których w jakimś sensie byłem zależny, bo tutaj to często byli na przykład nauczyciele czy jacyś wychowawcy, to też była moja matka, czy rówieśnicy, to już bardziej w trochę późniejszych, na przykład nastoletnich latach, czy w czasie, kiedy byłem na uczelni. To były osoby, od których byłem zależny w tym sensie, że ja po prostu pragnąłem zrozumienia dla siebie. Dzieliłem się tym, co mam, mówiłem o tym, co ja myślę.
i oczekiwałem, że ze mną będzie poprowadzona rozmowa, że ktoś się zaciekawi. Jeżeli się nie zaciekawi, to ok, ale krytyka, odrzucenie, wyśmianie, kpina, tak, to nie są zbyt przyjemne rzeczy w ogóle. Ja po prostu oczekiwałem, że w końcu znajdę kogoś na swoim poziomie, równie ciekawego świata, który będzie rozmówcą na moim poziomie. Natomiast osoby, z którymi ja miałem do czynienia, miały już założony jakiś pogląd na wykonywanie pewnych czynności, na myślenie o różnych rzeczach. Twierdziły po prostu, że rzeczy dane należy wykonywać w jeden określony sposób, że to jest dobre, słuszne, poprawne, grzeczne, właściwe, dokładne. I że jeżeli ktoś nie realizuje tego w ten sposób, które one uznają za dobry, moralny, słuszny, poprawny, właściwy, dokładny, grzeczny i tak dalej, to w tym momencie pojawiała się ocena. Nie. Pojawiła się chęć, zawsze pojawiała się chęć dostosowywania mnie, korygowania moich postaw, tego jak coś robię, tego jak o czymś myślę, tego w ogóle co myślę. Pojawiało się to przeciwstawienie. Tak, osoby, do której wystosowywałem jakiś komunikat, której coś pokazywałem. Z strony tej osoby pojawiało się przeciwstawienie, że ona to robi odpowiednio, w słuszny sposób, jakkolwiek słuszny, a ja nie. I u tych osób neurotypowych, bo jestem przekonany, że to były osoby neurotypowe, pojawiała się wtedy emocja. I to były różne emocje. Ja sobie tutaj rozpisałem na kartce, w notatkach. Na przykład myślę, że moja wychowawczyni z tych klas 1-3, kiedy zobaczyła moją pracę, która jest częściowo niepokolorowana po prostu, że tą emocją było rozczulenie. Emocja jest tutaj podstawą tej projekcji, która została dokonana. Pojawiła się potem postawa protekcjonalności wobec mnie, a za nią ocena mojej pracy i określenie tego, co ta praca sobą reprezentuje, to znaczy niedokładność. Emocja, że tak to określę, negatywna ocena estetyczna. Kiedy nauczycielka, wychowawczyni kazała mi domalować łówkiem ptaki, moim zdaniem to jest postawa zuchwałości, arogancji, ponieważ pomimo, że moja wychowawczyni nie była autorką tej pracy, to twierdziła, jak ona będzie lepiej wyglądać. I tutaj ocena z jej strony, jaka padała, że owszem, mam talent, ale że ten talent jest niezupełny i należy go szlifować. Pojawiała się taka emocja, jak na przykład zdziwienie. Za nią pojawiał się gniew często. I stwierdzenie, to znaczy przypisanie mi jakiejś intencji, że ja na pewno robię sobie żarty, skoro ja jeden zachowuję się w jakiś określony sposób, to musi być żart. To nie może być jakiś... To nie, ja nie mogę być nieświadomy po prostu tego, jak należy się zachowywać wśród ludzi, tylko że jestem niegrzeczny, pozbawiony dobrych manier, albo po prostu robię sobie żarty. Robię wokół siebie cyrk, to znaczy... Właśnie poszukuję atencji, ponieważ jestem niedowartościowany i mam rozbujałe ego. To było mi przypisywane, kiedy z moją matką i młodszą siostrą pojechaliśmy na wakacje do Kołobrzegu. Za każdym razem, kiedy wychodziliśmy na plażę, gdzie oczywiście ludzie przebywali po prostu w jakiejś tam bieliźnie, tak, przygotowanej specjalnie na ten wyjazd, dostosowanej do kąpieli. Ja miałem taką czapkę rybaczkę, która mi bardzo dobrze przesłaniała światło. Ja chodziłem w bluzie, w kurtce, w długich jeansach, całkowicie mnie zakrywających i jakichś zakrytych butach typu Adidasy. Ja w ten sposób chodziłem po plaży.
opuksła moja matka. I jej emocją był wstyd. Jej postawą było odżegnanie się ode mnie, takie odrzucenie. A jej oceną mojego zachowania, co często słyszałem z jej strony na swój temat, to było po prostu dziwak, odludek, wariat. Żadna z tych osób nie traktowała mnie poważnie. Nie traktowała mnie jako osoby, która wie, co robi. Kiedy na przykład oddawałem pracę, to ja widziałem, co ja robię. Ja miałem całość przed sobą. Ogląd całości jest zawsze dla mnie, jest czymś dla mnie wrodzonym. Skupiam się na wszystkich kwestiach, tak jak jestem w stanie wyodrębnić. Jeżeli nawet oddaję pracę, która nie jest w jakiejś mierze pokolorowana, w jakiejś tam części, to nie ma znaczenia, jest dla mnie skończona, bo ja widzę, co ja robię, jestem tego świadom, jestem bardzo dokładnym człowiekiem. Stwierdzenie, że jestem niedokładny, to jest stwierdzenie, że ja czegoś nie wiem, a co wie ta osoba? Ta osoba wskazuje mi, czego ja nie wiem, nie traktuje mnie poważnie, nie jest zdolna do ogarnięcia, że ja mam jakiś inny punkt, że nawet nie punkt widzenia, tylko że ja te rzeczy odbieram inaczej, rozumiem inaczej. I pojawiało się to protekcjonalne podejście do mojej osoby. Zawsze byłem oceniany zatem przez pryzmat siebie, zawsze była jakaś ocena. Kiedy ja zacząłem przypuszczać, że mogę być osobą w spektrum, to i zacząłem na ten temat rozmawiać z jakimiś bliskimi mi ludźmi, to ja słyszałem oczywiście bardzo typowe komentarze, z którymi na pewno też wielu z was się spotkało. To znaczy zdania w rodzaju. Ja wiem, jak wygląda autyzm, chociaż dana osoba w ogóle nie interesowała się psychologią. Nijak nie była tak wrażliwa na kwestie psychologiczne, tak jak na przykład ja jestem właśnie. Nigdy się tym tematem nie interesowała. Ale ona kiedyś widziała jakieś reklamie, czy fragment jakiegoś dokumentu o osobach z autyzmem. Ja się nie zachowuję tak jak oni, więc ja nie jestem autystyczny. I koniec rozmowy. Jeżeli dalej próbowałem rozmowę ciągnąć, podając jakieś argumenty, to pojawiała się kpina. Pogarda, jakieś wyśmianie, nie. Nie było możliwości rozmowy. Rozmowa była kończona w tym momencie. Pojawiały się też, padały takie słowa jak: nie rób z siebie dziwaka, chcesz być dziwny na siłę. To nie miało znaczenia, że tego typu określenia w moją stronę, ze strony świata, zawsze po prostu padały, tak? Nikt nie chce być dziwakiem, nikt nie chce czuć się dziwakiem, nikt nie chce czuć się niezrozumianym i być niezrozumianym. Ja byłem dziwakiem, ekscentrykiem, odludkiem. Dla niektórych byłem jakimś, nie wiem, satanistą nawet czasem. Generalnie byłem dziwny. Byłem jakimś kosmitą. Byłem często ciekawostką. Na przykład wtedy, kiedy osoby, które w innych sytuacjach, okolicznościach odnosiły się do mnie pogardliwie, ale przychodziły do mnie czasami masowo, prosząc mnie o jakieś rysunki. Więc ja po prostu, ponieważ dobrze rysowałem, to spędzałem wiele godzin w szkole i w domu na przygotowywaniu rysunków dla tych osób, bo byłem taką ciekawostką. Co dobrze rysuje, ale coś dziwna, nie? Dla osób, które pogardzały moimi przypuszczeniami o własnym autyzmie, to słowo one nie słyszały autyzm. One słyszały dziwactwo. One słyszały można tutaj sobie po prostu jakieś synonimów poszukać, tak? Pod dziwaka. Więc słyszałem: nie rób siebie dziwaka. Nie rób wokół siebie zamieszania. Nie szukaj atencji. To znaczy dla nich, ponieważ nie słyszały autyzm, słyszały dziwactwo,
Ale dziwactwo nie jest określeniem faktu. Dziwactwo jest oceną, jest osądem. Zawsze z jakiejś perspektywy. Znaczy, jeżeli ktoś ma bardzo jakieś proste, infantylne myślenie, to co nie jest jego, cechy wyróżniające, cechy, które ma jakiś człowiek, a które nie są dla tej osoby wrodzone, które tego człowieka odróżniają, to jak taki człowiek ma bardzo proste, infantylne myślenie, to dla niego te cechy będą dziwactwem. Więc ci ludzie projektowali na mnie, że ja chcę się ocenić w ten sposób. Podczas gdy autyzm jest bardzo konkretną diagnozą, jest nazwaniem pewnego faktu. I dla mnie to było znalezienie wyjaśnienia dla kwestii, wątpliwości, pytań, które zawsze mi nurtowały na mój własny temat. Ale to nie było w ogóle jasne dla moich rozmówców, ponieważ oni nie chcieli ze mną na ten temat w ogóle dyskutować. Jaki oni mieli problem? No właśnie. Autyzm jest takim zaburzeniem, które... To nie jest może jakiś objaw, symptom, który występuje na jakichś tam listach przygotowywanych przez specjalistów, ale to, o czym powiem, jest na pewno wtórne. I w praktyce, i przejawia się jakby w praktyce życiowej, więc to, o czym powiem, na pewno łatwiej zobrazuje dla osobom neurotypowym to, z czym autyści mają problem. Znaczy, to jest niezrozumienie rzeczywistości społecznej. To jest taki, dla mnie na przykład prywatnie, to jest bycie zanurzonym, czy wręcz często zalewanym po prostu. Byciem zanurzonym w oceanie bodźców, impulsów, jakichś sygnałów, których systemu ja nie dostrzegam. Mówię tutaj o sytuacjach społecznych, nawet kiedy nie wchodzę z kimś w jakąś bezpośrednią, ustną komunikację. Ja często jestem po prostu, właśnie jak ja powiedziałem, zalewany, przytłoczony tym, więc ja nie wiem tak naprawdę, gdzie jestem, jak się powinienem zachowywać, nie wiem, dlaczego jacyś ludzie zachowują się tak, a nie inaczej. Znaczy, bardzo wielu kwestii się po prostu nauczyłem, ale ja teraz zdaję sobie sprawę jako uświadomiony autysta, że ja się tych kwestii nauczyłem, że one nie były dla mnie wcale oczywiste, tak jak umiem sobie po prostu przypomnieć lata mojego życia. To teraz wiem, że to nie były dla mnie kwestie oczywiste, wrodzone. To nie było wrodzone zrozumienie. To były rzeczy, których ja się uczyłem, ponieważ bardzo dobrze, ponieważ byłem po prostu, jestem empatycznym, wrażliwym człowiekiem, których ja się uczyłem po prostu obserwując innych. Bardzo powszechna rzecz wśród autystów. I z tym też się zawsze wiązała taka ciekawość świata, to znaczy ciekawość tego, w jakiej sytuacji ja się w ogóle znalazłem. Zawsze dawałem sobie zatem przestrzeń do tego, żeby dowiedzieć się czegoś więcej na temat okoliczności, w jakich się znalazłem. To mnie fascynowało, ja sobie po prostu tę wiedzę budowałem. Czasami konfrontowałem ją z jakimiś nowymi reakcjami, pozornie dla mnie w tych samych okolicznościach. Przez lata rozeznawałem się w rzeczywistości społecznej. Tak, żeby po prostu było mi łatwiej osiągać te rezultaty, na których mi po prostu, te rzeczy, na których mi zależało. I teraz... To, co zadziało się, teraz właśnie wracam do tego, o czym mówiłem na początku. Znaczy, to, co zadziało się, cała ta fala krytyki, cały ten zalew hejtu i całkowitego niezrozumienia, który zadział się na grupie facebookowej, na grupie wsparcia dorośli zespołem Aspergera,
jest i to jest dla mnie jasne. I dla każdej rozsądnie, przytomnie myślącej osoby to też będzie jasne, że przyczyną tej krytyki, tego hejtu jest nie krytyka, znaczy, że to nie jest w ogóle krytyka oparta na argumentach rozumowych, o których da się coś powiedzieć, które da się wyodrębnić, które można określić jako jakieś fakty. Tam w ogóle nie było żadnych argumentów. Cała krytyka i hejt były zbudowane na emocjach i na postawie ofiary. I dlatego jestem przekonany, że te osoby, które się tej krytyki podjęły i które realizowały ten hejt, nijak nie są osobami w spektrum autyzmu, ponieważ co prawda, o ile jest to wtórne wobec takich psychologicznych symptomów spektrum autyzmu, to jednak ten typ komunikacji, który tam się objawił, bez względu na czyjąś osobowość, temperament, charakter, zainteresowanie, jakieś w ogóle preferencje językowe nawet, nie może być autystyczny. To w ogóle nie był autystyczny typ komunikacji. Przykładowo. Mogę tutaj powiedzieć, przytoczyć rozróżnienie językoznawcze, lingwistyczne, którego dokonał taki szwajcarski językoznawca żyjący w XIX i XX wieku, Ferdinand de Saussure. On dokonał takiego rozróżnienia na langue i parole. I teraz co oznaczają te dwa słowa? Langue to jest, czyli język, dosłownie w języku francuskim, to jest zbiór, tak powiem teraz pokrótce, to jest zbiór zasad, którymi charakteryzuje się dany język, zbiór zasad gramatycznych wraz z jego zasobem słownictwa, pewien kościec językowy, szkielet. Parole z kolei jest to jednostkowo, jest to język w praktyce realizowany jednostkowo, czyli mowa inaczej, parole to jest właśnie mowa, czyli sposób wykorzystania języka przez daną jednostkę, przy czym trzeba tu oczywiście uwzględnić jej wrażliwość językową, jej wrażliwość psychologiczną, emocjonalną, pewne preferencje, jej pochodzenie społeczne, tej osoby. Trzeba uwzględnić intencje, funkcje, jakie wypowiedź ma spełniać. Dochodzą tutaj też jakieś zabiegi językowe, które nie dla wszystkich mogą być zrozumiałe, które na pewno nie będą zrozumiałe dla wszystkich i które właśnie mogą być i będą niewłaściwie rozumiane przez osoby, które na przykład tych zabiegów nie stosują. I tutaj mogą się właśnie pojawiać projekcje. I to ja na bardzo takim konkretnym przykładzie powiem. Znaczy, ten przykład konkretnie będzie można znaleźć właśnie w tym filmie, który będzie zmontowany, o którym mówiłem. To jest jeden przykład po prostu, który teraz podam. Anna Lachowska, parafrazując, niegrzeczne pytanie jednego z uczestników tej rozmowy, która się działa na Facebooku. Użyła sarkazmu, ironii. To był cięty język, bardzo bezpośredni. Bardzo bezpośredni, bardzo wyrazisty, dokładnie tak jak osobowość, jak temperament Anny.
który miał. I w tej odpowiedzi Anna chciała poprzez właśnie parafrazę. Która znowu właśnie jest zabiegiem językowym, który nie każdy musi zrozumieć, bo to jest chwyt retoryczny. Niewiele osób stosuje chwyty retoryczne, no przyznajmy to. Anna chciała pokazać impertynencję, nieuctwo, arogancję, zuchwalstwo i złamanie granic, którego dokonał ten rozmówca, zadając jej pewne pytanie. I zostało to określone jako agresywne, jako poniżające. Są to odebrane personalnie. Co robi autysta, który bierze udział w jakiejś komunikacji, kiedy spotka się z reakcją, której nie rozumie? Czy on się wobec niej buntuje i czy osądza tę reakcję, nazywa ją wedle tego, co mu się wydaje, wedle swojego dotychczasowego doświadczenia, wedle swojego punktu widzenia? Ludzie w spektrum, jako osoby, które będąc w tym świecie, oglądają go i ciągle na nowo uczą się, rozeznają się w nim. Słysząc takie słowo jak impertynencja, nieuctwo, arogancja, zuchwalstwo i takie stwierdzenia jak słysząc taką frazę jak łamanie granic, słyszą bardzo konkretne rzeczy. Pomimo, że wszystkie te słowa denotują pojęcia niematerialne, to jednak te słowa mają bardzo konkretne znaczenie. Bardzo konkretne znaczenie. Wyrażone w języku nauk społecznych. To są takie słowa, o których czasami mówi się, że są wielkie. Mówi się niektórym osobom, że zupełnie bezpodstawnie używają w danych okolicznościach wielkich słów. Nazywają rzeczy wielkimi, kiedy ponieważ to im się takie właśnie wydaje. Nie ma nic złego w tym, że coś się komuś wydaje. Sedno jest w tym, czy to, co się myśli na dany temat, że to jest właśnie to, że uważam, że to jest właśnie to, z czym ja się spotykam, czy to jest rzeczywiście słuszne. Zatem coś, co jest typowe dla ludzi w spektrum, to jest to, że kiedy usłyszą jakieś dane słowo, spotkają się z pewną reakcją, która może i wzbudza jakiś ich sprzeciw, znając definicję tego słowa. Jeżeli nie znają definicji tego słowa, to sprawdzają definicję tego słowa, analizują swoją wypowiedź, swoją postawę pod kątem tego, czy faktycznie ona się zgadza z tym słowem. Jeżeli się zgadza, to ok, to przyznajmy rację. Jeżeli się nie zgadza, to twierdzimy, dlaczego się nie zgadza, podając argumenty. Czyli rozmawiamy, dyskutujemy. Ty mówisz mi coś, ja analizuję, stwierdzam, że nie. Uważam, że nie, dlatego że to i to i to i to. Wysyłam znowu ten komunikat do mojego rozmówcy i oczekuję też odpowiedzi. Podanej w ten sam sposób. Ponieważ to, co interesuje autystów, i oczywiście znowu ja, broń Boże, nie odmawiam autystom, ludziom spektrum emocjonalności bardzo głębokiej, wielkiej wrażliwości, empatii. Ale to, co interesuje autystów i to, na podstawie czego oni budują swoją wiedzę o świecie, to są fakty, to jest obserwacja faktów właśnie. I dlaczego ja jestem przekonany o tym, że osoby, które
skrytykowały i które wylały swój hejt na Annę Lachowską i na mnie w tych dyskusjach. Dlaczego to nie są osoby w spektrum? Ponieważ na przykład na danym przykładzie, słysząc o sobie, że jest się impertynentem, nieukiem, że jest się aroganckim, że się łamie granice, to oni nie słyszą tak naprawdę właśnie tych słów. Nie słyszą tych pojęć. Znowu pojawia się tutaj ocena. Tak jak pokazywałem wcześniej na w schemacie projekcji neurotypowych właśnie, czy też w projekcjach osób, które tworzy, w projekcjach osób zaburzonych na sposób komunikacji autystów, ta ocena bierze się z postawy, a przyczyną tej postawy jest pewna emocja. Więc nie jest to rozumowe, rozmowa, dyskusja. To nie jest dyskusja, która istnieje jakby w tej sferze rozumowej, o której można stwierdzać, w której można stwierdzać coś konkretnego i nazywać konkretne rzeczy, konkretne fakty. Definiowalne przede wszystkim. Ta osoba, bo te wszystkie pojęcia, które tutaj zastosowała Anna, ona w te pojęcia wtłoczyła emocje. Wtłoczyła swoje poczucie bycia zaatakowaną, swoje poczucie bycia wzgardzoną, poczucie, że jej się odbiera wolność wypowiedzi. Poczucie, że ona jest tak traktowana jak rozmówca niedostosowany, jak rozmówca w ogóle jakiejś gorszej kategorii, i że to jest przemocowe, że to jest agresywne, że to jest atak. Tylko że agresja z definicji jest postawą intencjonalną, to znaczy świadomą, która ma na celu świadome skrzywdzenie kogoś. Nazwanie kogoś impertynentem, nieukiem i stwierdzenie, że ktoś łamie granice, nie jest w żaden sposób skrzywdzeniem tej osoby, stwierdzeniem pewnych faktów. Skrzywdzeniem tej osoby byłoby coś, jakieś zdanie pozbawione zupełnie klasy, wrażliwości to już w ogóle. I bardzo personalne, na przykład jesteś debilem, najwidoczniej wywodzisz się z rodziny idiotów, nie będę z tobą rozmawiać. To jest krzywdzące. Nie wierzę, że można tego nie rozumieć. Tego bardzo wyraźnego rozróżnienia. Można nie mieć w sobie zgody, żeby stwierdzić, że to rozróżnienie faktycznie istnieje. A nie ma się tej zgody, jeżeli nie ma się chęci, nie ma się woli ku zrozumieniu swojego rozmówcy. Pomimo, że zaczęło się w ogóle rozmowę, prawda? Bo zaczęło się tę dyskusję. I skąd nagle ta nieoczekiwana pewność osądu, która nie jest, nigdy nie była, nie jest i nie będzie cechą komunikacji autystycznej. Nie ma w tym ciekawości rozeznania się, jaką perspektywę przyjmuje rozmówca i dlaczego. Jest tylko stwierdzenie, że ta perspektywa jest zła, jest to perspektywa poniżająca.
i nie ma dyskusji. Nie ma tutaj ciekawości świata. Kiedy zdrowa osoba, przytomna osoba, spotyka się z taką reakcją, gdybym ja usłyszał na swój temat, że jestem impertynentem, to teraz właśnie, tak jak powiedziałem kilka chwil temu, ja znając definicję słowa impertynencja, zastanawiam się, co jest w moim zachowaniu takiego, że wywołało taką reakcję. Ponieważ jestem, mogę, mam prawo do bycia zdziwionym. Zdziwionym faktem, bycia zdziwionym faktem, że ktoś mnie nazywa impertynentem. Ale analizuję. Ja się rozeznaję w tym samym sytuacji, która jest dla mnie nowa, wzbudza jakieś moje zdziwienie, ale rozeznaję się, bo jej nie rozumiem w pierwszym momencie. Tutaj nagle kilkanaście osób, które brało udział w tej gównoburzy, stwierdza w jednej chwili z całą pewnością i przekonaniem, że doskonale wie, czym jest agresja, czym jest atak, czym jest pogarda, czym jest manipulacja, czym jest wybujałe ego Anny, tak? Czym jest potrzeba atencji. Ta wypowiedź na temat Fundacji Jasi Małgosia to była, za wyjątkiem bardzo nielicznych jakichś tam komentarzy, które Anna i ja umieszczaliśmy to od czasu do czasu, to była pierwsza wypowiedź taka konkretna od blisko 4 miesięcy. Poprzednia gównoburza, która miała miejsce gdzieś pod koniec zeszłego roku na tej samej grupie, to był ostatni jakiś taki większy moment, kiedy ja z Anną się tam udzielaliśmy, ale nagle pojawiają się zarzuty o lansowanie się. Mówi się o tym, że nagle Anny i Remigiusza zrobiło się bardzo dużo, że ludzie czują przesyt. My po prostu odpowiadamy na zarzuty. Że stajemy się jakimiś gwiazdami, celebrytami, że my jakąś demagogię wprowadzamy, że my chcemy prać ludziom mózgi. To są konkretne cytaty z tych komentarzy, że my wprowadzamy jakąś ideologię. Pojawiają się pomówienia, że my przekazujemy pieniądze darczyńców na kupno narkotyków. Pojawiają się pomówienia o to, że Anna mnie zmanipulowała i teraz mnie wykorzystuje w jakiejś swojej osobistej, przyprowadzonej dla własnych celów, osobistych krucjacie intelektualnej. I pojawiają się też obelgi. To jest całkowite zaprzeczenie autystycznej komunikacji, ale jest to, powtarzam, grupa wsparcia dla osób z zespołem Aspergera. Ja pytam, gdzie jest ten autyzm? Czy to jest właśnie sposób, w jaki ludzie rzekomo w spektrum, którzy spotykali się całe swoje życie właśnie z jakąś krytyką, z jakimś niezrozumieniem, odrzuceniem, czy to jest ten sposób, w który oni z kolei też traktują innych? Jeszcze chciałem dodać właśnie uwagę na temat tego rozróżnienia long i pachol. Mianowicie to pachol, czyli to jednostkowe wykorzystanie języka. To jest językowe zobrazowanie indywidualizmu danego człowieka. I jakby się na tym zastanowić, to nie najpierw było long, a potem pachol, tylko najpierw pachol, czyli najpierw mowa, ponieważ język wykształcał się, najpierw był po prostu mową. Był mową, z której potem klarowały się jakieś zasady gramatyczne, jakiś zasób słownictwa.
Ale jakie to ma znaczenie dla tego, o czym teraz mówię? To ma takie znaczenie, że Pachol jest pierwsze, to znaczy, że tak powiem, było z nami od zawsze. Long jako taki szkielet zasad gramatycznych, zasobów słownictwa jest czymś wtórnym. To jest pewna konwencja, to jest umowa, że dany język działa na podstawie takich praw, takich formuł, takich zasad. Natomiast parol jest takim gorącym, indywidualnie pasującym na indywidualności kontinuum językowym. Jest to przeogromny zestaw możliwości wykorzystania języka. Ale języka jako faktu kulturowego. Języka, który dla każdego będzie, który w praktyce u każdego będzie wyglądać inaczej. Agresja, atak, wrogość, pogarda to oczywiście są postawy, emocje, które mogą być w tym języku uwidaczniane i będą, ale należy rozumieć, co się za nimi kryje. Ponieważ to, co cała ta krytyka, to jest oceną języka Anny, który i tutaj potwierdzam to, co jest słuszne. Jest bardzo wyrazisty, jest ironiczny, bardzo. Wykorzystuje chwyty retoryczne. Wykorzystuje jakieś zwroty, tak zwane tropy literackie. Często. To jest język osoby, która bardzo dobrze orientuje się w terminologii psychologicznej, psychiatrycznej, socjologicznej, kulturoznawczej. Teraz znowu ktoś może powiedzieć, aha, czyli Anna stosuje język, który nie jest zrozumiały, którym chce pokazać, że jej rozmówca nie jest na tym samym poziomie. Nie. Gdyby Anna miała taką intencję, to by powiedziała, to by nie chciała rozmawiać z tym człowiekiem. Po prostu wtedy padłoby z jej strony mniej więcej coś takiego. Słuchaj, ty jesteś dla mnie nikim. Ty nie jesteś rozmówcą na moim poziomie. Ja nie będę z tobą dyskutować, bo jesteś idiotą i ja cię odrzucam. Ale Anna wchodzi w dyskurs. To, że robi to w sposób, który jest dla niej typowy i w którym nie robi dla nikogo wyjątków, to jest jej prawo i to jest jej sposób bycia. Tutaj akurat w sferze języka. Odbieranie jej możliwości tego sposobu wypowiedzi jest atakiem na jej wolność. Próbą odebrania jakiejś cząstki jej człowieczeństwa, jej indywidualizmu. Jest po prostu pokazaniem, że właśnie, że to ona nie jest rozmówcą na poziomie. To idzie w tę stronę, nie w drugą. I w tych próbach tak naprawdę, bo tylko próbach dyskusji z tymi krytykami i hejterami, nie było z ich strony chęci wyjścia poza swoje dotychczasowe życiowe doświadczenie, które widocznie każe kojarzyć ten typ wypowiedzi z agresją, z pogardą. Ja nie przeczę temu, że osoby w spektrum, czy nie, to nie ma znaczenia, z tymi zjawiskami się spotykają. Ale tak jak powiedziałem, tutaj słowa mają bardzo konkretne znaczenie. Jeżeli ktoś coś określa jako agresję, to musi wiedzieć, co ta agresja naprawdę oznacza i w jaki sposób naprawdę ona jest wyrażana w języku. Bo jeżeli ze strony Anny przykładowo, tak, mamy argumenty dla, po kolei podane, dlaczego uważa, że ktoś jest impertynentem,
ze strony jej rozmówcy nie padają argumenty, padają zdania, które mówią o emocjach. Nie o faktach, ale o emocjach. Znaczy, o faktach, ale emocjonalnych. Znaczy, ja się czuję zaatakowany, ja się czuję niepewnie w rozmowie z tobą. Ty mnie traktujesz z pogardą. Ty chcesz mi wyprać mózg, twierdząc, że to ja jestem osobą atakującą. To są wszystko stwierdzenia na temat tego, jak ta osoba się czuje indywidualnie w tej rozmowie. To jest subiektywizm. Ale jeżeli ze strony jednej, przynajmniej jednego z rozmówców, tak, komunikacja bazuje na tym subiektywnym odczuciu, gdzie ma być w takim razie wspólne pole do zrozumienia? Gdzie ma być ta płaszczyzna porozumienia? To, co jest, to, co może być wspólne dla rozmówców i to, o czym można rozmawiać bez podejrzenia, bez jakby strachu o to, o jakieś nieporozumienie, to są obiektywne fakty. To są rzeczy, które są definiowalne i których definicję można sprawdzić, na przykład w słowniku. I ze strony właśnie tych krytyków, tych hejterów nie ma w takim razie chęci zrozumienia Anny. Jest natomiast chęć pozbawienia jej jakiejś części jej wolności. Nie ma chęci wyjścia poza sferę swojego doświadczenia dotychczasowego. Nie ma chęci zrozumienia czegoś więcej. I teraz uwaga. Mówię to do wszystkich krytyków i do tych hejterów, którzy się udzielali w tych rozmowach. Jak to się dzieje, że to wy czujecie, że to wam odbiera się wolność słowa, skoro my chcieliśmy tej dyskusji? Czyli chcieliśmy rozmowy opartej na wymianie argumentów, na podaniu przyczyn, dla których twierdzi się tak, a nie inaczej. Wtedy ta rozmowa, ta dyskusja faktycznie by zaistniała i można by pójść dalej po stopniach, tak? Ale to było jak walenie grochem o ścianę. Nie było z waszej strony żadnej chęci zrozumienia. W ogromnym stopniu wasze komentarze, wypowiedzi to jest wariacja na temat tych wszystkich pojęć, które już tutaj wymieniłem. Wyzywanie nas, pomawianie o jakieś wydumane w ogóle rzeczy. I kiedy my z kolei analizowaliśmy brak logiki i jak bardzo te komentarze, te wypowiedzi wynikają z jakiegoś poczucia bycia ofiarą, z tego defetyzmu, z jakichś skryptów fałszywych, to z kolei zarzucano nam, że jesteśmy sfrustrowani sytuacją, w której my się musimy tłumaczyć z tego, że kogoś zaatakowaliśmy. A my po prostu analizowaliśmy po kolei to, co komunikaty, które były do nas wystosowywane. Rozumowo. To, że pojawiały się emocje, to jest wtórne. Bo nie jesteśmy ludźmi pozbawionymi emocji. Po prostu pojawia się frustracja związana z tym, że może my po prostu czegoś dokładnie nie wyjaśniamy, ale my jesteśmy tak dokładni, tak drobiazgowi, jak tylko możemy. A jesteśmy bardzo dokładnymi i bardzo chłodno, logicznie myślącymi ludźmi. Więc jedynymi osobami, które tutaj was pozbawiły wolności słowa, jesteście wy sami. Wy sami pozbawiliście siebie możliwości dyskursu. Popatrzcie też jakby w analogii do tego, co powiedziałem wcześniej o
Kiedy podawałem te historie, różne przykłady sytuacji, z którymi się stykałem w szkole, na przykład, czy z rówieśnikami, to były osoby, które widziały w ten sposób. Dobra metoda, słuszna metoda, moja metoda. Metoda innych. W analogii do tego, co tutaj się zadziało, to wy jesteście tymi nauczycielami, a ja i Anna jesteśmy uczniami. Znaczy, wy nam pokazujecie, co jest właściwe. To jest tak jak, wiecie, to tak jak po prostu przychodzę z moją pracą, pokazuję moją technikę, na przykład malowania akwarelami. Moją technikę. A mogę malować jak chcę, bo ja jestem twórcą. Żaden atak. Nauczyciel stwierdza, twoja technika jest zła, jest niewłaściwa. To musisz coś poprawić. Tutaj tego nie powinno być. W ten sposób nie zrealizujesz swojego celu, którym jest utworzenie wystawy twoich prac. To się nie może udać. To jest niewłaściwa droga, którą podążasz. Więc jesteście tymi nauczycielami, którzy chcą nam mówić, jak mamy żyć, po prostu. My jesteśmy tymi uczniami. A czujecie się atakowani przez uczniów? Przecież to jest absurd. To jest absurd i jak bardzo, jak wielki macie problem z jakimś poczuciem pustki, braku w sobie, jeżeli czujecie się atakowani przez osoby, którym narzucacie sposób wypowiedzi, sposób odpowiedniego wyglądania na filmach, wypowiedziach, tak, wideo. Czujecie się atakowani przez ludzi, w stosunku do których używacie słów jak idiota, pusty baniak, popieprzona wariatka. Pokazuje, że wy nas nie potraktowaliście, to wy nas nie potraktowaliście jako partnerów do rozmowy. Nie potraktowaliście nas serio. Tak jak dziecko autystyczne nie rozumie, dlaczego spotyka się z jakąś krytyką, a nie spotyka się z dlaczego spotyka się z krytyką, a nie spotyka się z dyskusją. Tak, z przedstawieniem jakichś argumentów. I to jest właśnie jeden z symptomów autyzmu. Problemy z przyjmowaniem krytyki. My nie mieliśmy w sobie zgody na to, żeby ktoś nam mówił, jak mamy wyglądać, co mamy się ubierać, czy w ogóle mamy się ubierać na filmach, jak mamy się wypowiadać. Nie mamy w sobie zgody na to, że ktoś nam mówi, bez podania argumentów. Nie argumentując tego w żaden sposób, że nasz język jest wulgarny, przepraszam, że jest agresywny, bo wulgarny jest owszem, ale nie jest agresywny. Że to jest język, którym jest wykorzystywana manipulacja, że my jesteśmy jakąś sektą, że my wprowadzamy jakąś ideologię. To proszę pokaż, gdzie jest ta ideologia. Pokaż, że jesteś partnerem. Pokaż, że da się z tobą rozmawiać. Wyjaśnimy ci, jaki jest nasz punkt widzenia i dlaczego tak, a nie inaczej uważamy. A ty spróbuj to zrozumieć. Jeżeli tobie się to nie spodoba, jeżeli to faktycznie wtedy uznasz za ideologię, za demagogię, za pranie mózgów, okej, to wtedy jest to twoja sprawa. Ale dopiero w momencie, kiedy ty to rozumowo ogarniesz. Jeżeli będziesz chciał
tak powiem, ogarniesz po prostu tę sferę naszego rozumienia, to okej. Okay. Będziesz chciał wrócić do tego starego, do tego swojego sposobu myślenia. Okej, okay, masz do tego prawo. Jesteś wolnym człowiekiem. Wy w naszym w stosunku do nas możecie używać ironii, sarkazmu. Wasz język może być zbudowany na ciętych ripostach, bardzo bezpośrednich. Możecie używać chwytów retorycznych, parafraz. Ten język może być tak złożony i też tak wulgarny, jak chcecie. Ale kiedy pojawiają się w nim obelgi, pomówienia, fałszywe oskarżenia, na które, powtarzam to po raz nie wiem który, nie podajecie uzasadnienia, to to jest właśnie atak. Znaczy, wy bardzo chcielibyście, żeby to był atak, żeby to nas w jakiś sposób dotknęło, skrzywdziło. Tylko, że właśnie krzywda... krzywda to jest zranienie emocjonalne. A my to znowu bierzemy rozumowo, bo zaczynamy dostrzegać, w jakich okolicznościach my się znaleźliśmy. A znaleźliśmy się, ja z Anną, znaleźliśmy się w okolicznościach internetowego linczu. Jak to się dzieje, że grupa, cała wsparcia, która liczy blisko 600 członków, jeśli dobrze pamiętam, w której co prawda tam aktywnie, tam kilkanaście osób brało udział w tej gównoburzy, trzeba to tak właśnie nazwać, po imieniu po prostu. A myślę, że kilkadziesiąt osób co najmniej to obserwowało, to co się tam działo. To jak to jest, że dwoje ludzi, że przy dwojgu ludzi kilkanaście czy kilkadziesiąt osób czuje się zagrożonych. Czuje się nimi obciążonych. Jak to jest, że nam się zarzuca w ogóle jakiś potrzeby lansu? Wiecie, my traktujemy siebie jako cząstki świata, tak samo jak po prostu jakikolwiek inny temat, jakiekolwiek inne zjawisko, jakiegokolwiek innego człowieka. To, że my po prostu rozmawialiśmy na temat języka, który my stosujemy i w ogóle na temat form przekazu, jakie stosujemy, bo takie są z nami zgodne, harmonijne, z naszymi osobowościami, preferencjami, to dlatego, że były w stosunku do nas zarzuty. Mówicie o nas, odpowiadamy o nas. Gdyby pojawił się jakikolwiek inny temat, to byłaby rozmowa na ten temat. Nie mówiąc już o tym, że Anna Lachowska, jak ze względu na swoje, na swoją pracę, na swoją profesję i też na swoje po prostu zainteresowania, tak, jest na bardzo wielu grupach wsparcia dla osób w spektrum autyzmu, ponieważ stąd właśnie czerpie wiedzę o autyzmie, o innych zaburzeniach, o chorobach psychicznych, o właśnie procesach grupowych, tak? I całym szeregu innych kwestii psychologiczno-społecznych. Tak, aby móc się po prostu rozwijać. Wy czujecie się przez to atakowani. Ale wam nikt nie odbiera wolności słowa, wolności przekazu. My bardzo chcemy mieć fajnych, konkretnych rozmówców. Jeżeli wam się nie podoba to, co mówimy, okej, ale prosimy tego nie atakować. Możecie z nami porozmawiać, dlaczego wam się to nie podoba. Bardzo dobrą rzeczą jest to, że właśnie po tym całym zajściu facebookowym do Anny odezwało się kilka osób właśnie z grupy dorośli z zespołem Aspergera, których zainteresowało to, co my pokazaliśmy. To są osoby, które myślą
trzeźwo, myślą przytomnie, myślą przede wszystkim indywidualnie i reagują rozumowo na to, co się dzieje. Nie mogę mówić o tym, że u was jest jakiś indywidualizm, przynajmniej na podstawie tego, co tutaj zobaczyłem, ponieważ krytycy zebrali się w jakąś po prostu grupę, dosłownie poklepywali się po prostu po ramieniach i utwierdzali się w przekonaniu, że tak, że czują się atakowani, czują się. Ale dlaczego? Bo mają takie doświadczenie życiowe. Ale teraz, żeby, a nie starczyło tym krytykom odwagi, żeby skonfrontować to swoje dotychczasowe doświadczenie życiowe z jakąś nową perspektywą. Nie było ciekawości świata. Był konkretny osąd. My jesteśmy dobrzy, my jesteśmy atakowani, my jesteśmy biedni. Defetyzm. Kilka osób w ogóle odeszło z tej grupy. Sami stwierdzili, że nie będą brać udziału w tej dyskusji, ale to my odbieramy komuś możliwość dyskusji. Prawda? I jest to konformizm. Konformizm to znaczy stwierdzenie, że jest jedna konwencja słuszna i dostosowanie siebie, wypłaszczenie swojej osobowości, wtłoczenie się w tę konwencję. Całkowita utrata indywidualizmu i odebranie możliwości do bycia indywidualną jednostką drugim ludziom. Czyli konkretne postawienie granicy. Dobre, złe. Białe, czarne. Prawidłowe, nieprawidłowe. Moralne, niemoralne. Bez możliwości dyskusji. I to jest historia, która pojawia się w setkach tysięcy wariantów w całej historii naszego popieprzonego gatunku. Największymi zbrodniarzami w historii ludzkości i najbardziej niebezpiecznymi ludźmi byli ci, którzy byli tak pewni swojego, tak zamknięci na dyskusję z drugim człowiekiem, że byli w stanie tę osobę zlinczować, zamknąć w jakimś ośrodku, zamordować i po prostu nie zapomnieć, że kiedykolwiek istniała. Ludzie, którzy w tak jasny sposób oceniają świat, żyją utopią raju. Żyją utopią życia przezroczystego, w którym wszyscy będą całkowicie zgodni, w którym nie będzie prawa na indywidualizm. W którym nie będzie żadnego napięcia, ponieważ napięcie wywołuje ruch, a ruch oznacza życie. To są ludzie, którzy żyją przerażającą wizją świata, w którym nie ma już żywych ludzi, w którym istnieją hologramy. Tylko teraz pytanie, jeżeli te hologramy choćby nawet i miały możliwość twierdzić cokolwiek, to jeżeli będą twierdzić to samo, jeżeli nie będzie w ich umysłach żadnych różnic, jeżeli żaden z tych hologramów nie będzie mógł stwierdzić czegokolwiek, co będzie sprzeczne z tym, co twierdzi jakikolwiek inny hologram,
to na czym będzie polegać komunikacja? Na czym będzie polegać w ogóle życie? Poszliście na łatwiznę. Anna została wyrzucona z grupy. Została wyeliminowana. Aby życie miało sens, aby w ogóle wszelkie konstrukty psychologiczne, społeczne, kulturowe, gospodarcze, polityczne miały sens i żeby się utrzymywały, żeby istniały, musi istnieć napięcie, musi istnieć konkurencja. Muszą istnieć siły, które owszem, będą ze sobą konkurować, będą próbowały siebie zwalczyć, ale nie ostatecznie, ponieważ to oznacza śmierć dla wszystkich. Sens jest nie w tym, by tego króliczka złapać, ale by za nim biec. Na tym właśnie polega tragizm ludzkiej egzystencji. To, że pomimo, że choćbyśmy. To, że pomimo tego, że na świecie dzieje się zło, dzieje się krzywda, wyzysk, dzieją się wszystkie straszliwe rzeczy, które właśnie możemy określić, nazwać złem, to znaczy nazwać krzywdą, wyzyskiem, agresją, śmiercią. Czyli to są fakty, możemy podać ich przyczyny, możemy podać ich skutki. Rzeczy, na które nie mamy w sobie zgody, z którymi walczymy. Paradoksalnie nie możemy stwierdzić, że zło jest złe. Stwierdzenie, że coś jest złem, to jest stwierdzenie faktu. Określenie czegoś w ramach definicji. Stwierdzenie, że coś jest złe, to jest osąd. To jest ocena. To, że ludzie w krajach afrykańskich głodują i umierają na zarazy, jest złem. Jest krzywdą i śmiercią. I ubóstwem. Głodem. Chorobą. Jest czymś przerażającym. Jednak daje ta sytuacja możliwość osobistego rozwoju ludziom, którzy widzą swoje powołanie w misjach, które przykładowo tam mają miejsce. Zatem zło ma swoje i dobre konsekwencje. To, że jesteśmy dobrzy, to, że możemy tak o sobie powiedzieć, że jesteśmy ludźmi, którzy dążą do dobra, to jest właściwie powiedziane, bo nikt nie jest dobry ani zły. Nie całkowicie, prawda? Robiliśmy rzeczy i takie, które były krzywdzące, jak i robiliśmy rzeczy przydatne, korzystne. To, że możemy powiedzieć, to, że dążymy do dobrych rzeczy, to jest możliwe tylko dlatego, że na świecie dzieje się zło, ponieważ istnieje ta opozycja. Jeżeli nie ma tej opozycji, to my nie jesteśmy żadni. Dlatego nie wierzę. Nie chcę wierzyć. I nie rozumiem wizji biblijnego raju, który byłby miejscem trwającym wiecznie, w którym nikt już niczego nie mógłby, nie miałby możliwości sobie udowadniać. Tam nie byłoby możliwości rozwoju. Ponieważ nie byłoby zła. To jest tragizm ludzkiej egzystencji,
że zło musi istnieć. Tyle, że złem właśnie jest krzywda, jest agresja, jest zadawanie komuś śmierci, bólu, wyzysk, choroba, głód, ubóstwo. To są rzeczy, których nie chcemy. Ale bycie sobą może być tylko i wyłącznie słuszne. Tutaj, na tej grupie facebookowej, został dokonany lincz, który bazował na przeświadczeniu, że bycie sobą jest złe. Że jest wręcz złem. Pozostałe osoby, które są święcie przekonane o swojej racji i które utraciły możliwość konfrontacji ze światem, wobec czego nie mają, w związku z czym nie mają wobec czegoś sprawdzać swojej odporności na świat, jej budować. Utraciły na własne życzenie możliwość rozwoju. Jeszcze taka moja uwaga na temat tego, że Anna została wyrzucona z grupy. Wiele lat temu miałem w ręce taki duży, bogato ilustrowany i sprawiający wrażenie rzetelnego album o Islandii. I tam znalazłem taką informację. Ja nie wiem, na ile ona jest prawdziwa. Też nie sprawdzałem jej w internecie. A to nawet nie ma znaczenia, czy jest prawdziwa, czy nie. Chodzi o sam koncept, chodzi o samą ideę. Samo wyobrażenie tego, o czym teraz powiem. To znaczy, przeczytałem w tym albumie, w tej książce o tym, że trzeba w ogóle wiedzieć, że społeczeństwo islandzkie to jest bardzo nieliczne. Kilkanaście lat temu, nie wiem jak jest dokładnie teraz, chodzi mi oczywiście o samych rdzennych Islandczyków, ta liczebność wynosiła około 320 tysięcy. To jest jakaś połowa mieszkańców Łodzi, mojego rodzinnego miasta. Mieszkających na terenie wyspy, na Islandii. To jest bardzo nieliczne społeczeństwo. Na tyle nieliczne, że tam rzeczywiście przypuszczalnie istnieją pewne mechanizmy społeczne, które nie występują u nas ze względu na ogromną liczebność w porównaniu do narodu islandzkiego. Przeczytałem mianowicie o tym, że na Islandii, przynajmniej w tamtym czasie, nie ma więzień. A największą karą dla osoby, która dokonała jakiegoś przestępstwa, jakiegoś występku, jest porzucenie tej osoby. Nie wyrzucenie jej ze swojego społeczeństwa, społeczności, ale porzucenie jej. Anna została wyrzucona przy akompaniamencie zjadliwej krytyki, przy akompaniamencie obelg, pomówień, w obliczu tego, że została nazwana wręcz, gdyby to przełożyć na język z poprzednich stuleci, została nazwana po prostu wiedźmą, czarownicą, dokonano symbolicznego spalenia jej na stosie. Dokonały się igrzyska symbolicznej śmierci. Pozbyliście się osoby, która była dla was niewygodna i z którą nie weszliście w dyskurs. I teraz, tak jak powiedziałem, nie wiem, czy ta informacja o tym porzucaniu osoby, która dokonała przestępstwa, zbrodni, występku, jest prawdziwa, czy nie. Ale proszę zwrócić uwagę na to, że w tym, co się zadziało, to jest zjawisko zbudowane na emocjach. Porzucenie
jest czymś rozumowym. To jest stwierdzenie. Teraz zostajesz sam. Zrobiłeś coś, co jest sprzeczne z naszymi wartościami, od czego się odżegnujemy. My cię zostawiamy, ponieważ my mamy swój świat, który dla nas jest ważny, w którym ciebie już nie będzie. My stąd idziemy. Nie obchodzi nas to, czy ty coś tutaj zbudujesz i co to będzie. Jesteś pozostawiony sam sobie. To jest rozumowe odejście. Tak robią dorośli ludzie. Spotykają się z czymś, co uznają za nie ich. Nie podoba im się. Odchodzą. Myślę, że już tutaj nie muszę nic więcej dodawać. Dziękuję za uwagę.